Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich, cieplutko. Początek marca, niestety jest mroźno, trochę były opady śniegu. I słuchajcie, za chwilę będzie weekend, a my dzisiaj mamy co? Dzień vloga. Dzisiaj jestem w tej chwili jeszcze sama, dlatego że Zosia jest w szkole, ale dzisiaj jest vlog specjalny na życzenie naszych widzów, stałych widzów i rodziny i znajomych. Jak wiecie, nasz kanał to jestem ja i Zosia i pokazujemy takie dziewczyńskie rzeczy. Kochamy gotować, smakować i różne inne takie dziewczyńskie bardziej rzeczy, ale że zawsze słuchamy was, widzów, i jak znacie nas prywatnie, to wiecie, że jest jeszcze w naszym zespole trzecia bardzo ważna persona. I dzisiaj dzień specjalny, vloga, i uaktywnia się trzecia osoba. Czyli zawsze jak widzicie nasze vlogi, no to ktoś nas filmuje, czyli nasz operator, który też smakuje tego, co my gotujemy, jeździ z nami smakować. Więc dzisiaj zaczynamy vloga naszego z gościem specjalnym na wasze życzenie, więc poznajcie trzecią personę tego zamieszania w naszym życiu, vlogowania i przygodą z YouTube'a. I uwaga, tarau, 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 a ta trzecia osoba to... A jest tak ręką. Nie mogę tak. A ta trzecia osoba to... Tarau, 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 na życzenie naszych widzów, znajomych i rodziny przedstawiamy wam Grzesia, czyli mój mąż, tata Zosi, nasz operator, i razem tworzymy ten cały bałagan w naszym życiu, nie? Tak. Dzisiaj zaczynamy dzień vloga i teraz jedziemy na nasze ulubione miejsce. Pokażemy wam odcinek, tak, nasz odcinek naszego życia, jak Zosia jest w szkole. To my wtedy spędzamy czas razem i załatwiamy różne ważne sprawy. I dzisiaj jedziemy w tej chwili na targ, nasz ukochany targ, bo wymyśliliśmy sobie dzisiaj, że będziemy gotować, jakąś rybę zjemy, nie? Więc jest piątek. Jest piątek, piątek, piątunio. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się może to zmontować, już dzisiaj wam to wpuścić, żebyście mieli weekend z nami. Więc jedziemy kupować ryby, także zaczynamy. Stresujesz się? Nie. Grzesiu się nie stresuje. My się też, my już z Zosią się nie stresujemy. Grzesiu też się już nie stresuje. Więc słuchajcie, jedziemy na zakupy i na razie macie dzień z nami. A potem do nas dołączy Zosia po szkole, tak? To jedziemy do Gliwic na targ robić zakupy. Na razie. Halo, słuchajcie, pierwszy sukces jest za nami, czyli miejsce parkingowe w centrum mamy. Mamy? Mamy. Udało się. Jest. Idziemy po ryby, nie? Po warzywa i owoce i będziemy dzisiaj gotować. Dzisiaj piątek. Nie jemy mięsa. A co robimy w ten tę kolację? Musimy zaplanować, zawsze planujemy cały dzień, żeby nie było. Także dzisiaj nas ochota na rybę, bo piątek. Na Śląsku w piątek się je rybę. Dobra. Dobra. Dobra, to do... Do zobaczenia za chwilę. Idziemy. Tak, idziemy. Słuchajcie, my już po zakupach na targu nie kręciliśmy, bo ludzi bardzo dużo, nie? Tak, ale ja tutaj mogę dołączyć film z tego targu. Będzie tutaj taka zakładka na górze i można sobie wrócić do... filmu, jak byłyśmy w pierwszych odcinkach z Zosią na targu, nie? Tak, to był pierwszy albo drugi film. Ale słuchajcie, jaka radość, mimo tego, że jest strasznie mroźny dzień, bardzo dużo oczywiście ludzi na targu, to ja kupiłam coś, ja wam już w domu pokażę, z czego jestem tak szczęśliwa. Śmietanę. Śmietanę, ale jaką śmietanę? Zostańcie z nami, ja wam w domu pokażę, jaką myśmy śmietanę kupili. Po prostu jestem taka szczęśliwa z tej śmietany, Rzeszak. To do zobaczenia później. Pa. Pa. No, hello. My właśnie wróciliśmy z zakupów, czyli zaliczyliśmy targ. Zaraz wam pokażemy nasze zdobycze. Bardzo się jest taka podjarana tymi zakupami na targu, ja kocham. Jeszcze była Biedronka. Były lekkie nerwy pod Biedronką dzisiaj, nie? No, naprawdę były takie nerwy. Jest godzina poranna, wczesna, ale ludzie mają takie nerwy z parkowaniem i w ogóle ze wszystkim. I to coś, żebyśmy w aucie nie nagrywali, ale żeśmy sobie rozmawiali między sobą, że na tym targu to generalnie nikt się nie uśmiecha do nikogo, nie? Znaczy klienci. A, to jest nieważne. No, panie oczywiście, które obsługują, są strasznie miłe i serdeczne, ale reszta towarzystwa to tak ciężko, nie? No.
Więc pokazujemy Wam dzisiaj, ale jak Zosia to zobaczy, bo Zosia później do nas dojdzie, bo pojedziemy po nią do szkoły. Jak zobaczy, to się wkurzy, bo Zosia uwielbia hole zakupowe. Ale dzisiaj, żeby było wesoło i jest vlog z gościem specjalnym, to dzisiaj będziemy robić ten hole zakupowy razem, bo byliśmy na zakupach razem. I ja zacznę od zakupów z targu i rzeczy, na których się najbardziej jara mnie. Dobra. Słuchajcie, wiecie co dostałam? Nie uwierzycie. Śmietanę w butelce dostałam. Ale że to jest właśnie to, o co się pytałaś. Co, tak. Co można kupić. Tak. Z tamtych lat. Z tamtych lat. Słuchajcie, bo to jest moje dzieciństwo. No powiedzcie, wszyscy, nie, bo to wiesz, zimno było na tym na dworze i ona z tej lodówki. I ja kupiłam 30, bo my dzisiaj będziemy dla Was kręcić przepis na gofry. Będziemy robić gofry i ja chciałam taką naprawdę prawdziwą zrobić bitą śmietanę. I ja patrzę, a pan na targu po prostu śmietana 30 w butelce. Za naszych czasów przecież mizeria, wszystko. To była śmietana w butelce, Boże, jaki to był smak. Ja mam nadzieję w ogóle, że ona będzie miała taki smak, jak była za naszego dzieciństwa, więc... Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Szaleństwo, dalej pokazujemy. Czekaj, ja się z targu mam, bo to już było dalej. Hiszpania. Tak, truskawki, to będzie też do gofru z naszego dziecka. Z Hiszpanii? No, Hiszpania. Ale wczoraj je też kupowałam i były przepyszne. Z targu jeszcze kupiłam, bo za chwilę będziemy śniadanie sobie robić, więc Wam też pokażemy. Twaróg tłusty dla nas, będziemy twarożek robić. Szczypiorek zielony do twarożku. Moje ukochane ogórki kiszone, małosolne marter. Dzisiaj tylko wzięłam jeden słoik, bo ja się zakwaszę tymi ogórkami. Uwalone coś jest. Więc ogórki marter kiszone, małosolne, pyszne. Aha, bo dzisiaj robimy surówkę z pory do obiadu. Ćwikła z chrzanem na jutro dla Ciebie, bo Ty lubisz zawsze ćwikłę z chrzanem. I zwykłe buraki i tarte. Tarte takie jak ja gotuję, nie? Bo ja gotuję najlepsze. Banany dwa, dlatego że jedyną chyba osobą, która w tym domu je banany, to jesteś Ty. Bo ja z Zosią nie lubimy bananów. Kupiłam też u przemiłej pani na targu takie pomidorki. To będziemy też dzisiaj do czegoś używać. Awokado do śniadania, bo za chwilę będziemy jajka robić. Trochę włoszczyzny, bo będziemy też, czy ja będę jutro gotować barszczyk. Ryby dzisiaj na obiad. Jest te w tym rożone. Mintaja wzięliśmy. I wzięłam, ale kawał, mirunę. Będziemy kosztować dzisiaj mirunę, bo my zazwyczaj jemy dorsza, nie? Ale świeże ryby. Świeże ryby jemy, a dzisiaj tak jakoś nie było. Odpakuję i pokażę, żeby nie było, bo to będzie dzisiaj hit. Wow. Hit na kolację. Teraz będzie wszystko śmierdzieć, ale ja Wam tak strasznie chcę pokazać, bo to jest po prostu pyszne. Kupiliśmy sobie taką pyszną makrelę wędzoną. Dzisiaj będziemy robić na kolację. Śmierdzi rybą. Śmierdzi rybą, ale śmierdzi rybą. Jak Zosia... Ja nie dotykam teraz Kinder czekoladek. Nie. Dobra, czyli tak, truskawki pokazywaliśmy. Jeszcze mamy ogóra zielonego i porę, bo będziemy dzisiaj robić surówkę do obiadu. Teraz Grzesiek pokażesz słodycze z Biedry dla Zosi. Kinderki z minionkami. Bo będziemy ją odbierać, to zawsze coś jej tam zabieramy. No i zwykłe batoniki takie. Ulubione Twoje dary, bardzo je lubisz. No, jest. Później jeszcze na targu kupiliśmy fajne wędliny dla Ciebie, jakiś salceson, sucha krakowska i Pani akurat przyniosła świeże, mielone mięsko. Ale widzieliśmy ten kawałek mięsa. Bardzo fajnie był. Nie, takie naprawdę mięso klasa. Więc wzięliśmy trochę i że zaczynamy weekend, a jutro sobota, to będziemy robić kotleciki mielone. Potem byliśmy jeszcze w aha, jeszcze buraki mam. Uwielbiam barszcz, więc wzięłam, będę robić barszcz. I potem byliśmy w Biedronce, więc jogurt naturalny, bo dzisiaj do sałatki sobie dodamy. Niestety kapusta kiszona kupna, bo swojej już nie mamy, a będziemy robić super śląskie danie, więc potrzebne jest. I teraz Twoja działka. Mleko. Mleko. Ja mleka nie piję, że się po mleku czuję, ale Ty i Zosia... Mleko przemysłowe. To powinnam mieć mleczarnię wybudowaną koło domu i ten. I ostatnia rzecz, nic ciekawego, ręcznik papierowy. Jakby się znalazł sponsor ręcznika papierowego, bo po prostu ręcznik papierowy u nas idzie metrami. Słuchajcie, i to tyle.
Poradziliśmy sobie dzisiaj z tym. Ja zaraz wszystko rozpakowuję i robimy sobie śniadanie. Dzisiaj śniadanie jemy we dwoje, bo Zosia w szkole. Więc zostańcie z nami, zaraz Wam pokażemy, co dzisiaj wymyśliliśmy na śniadanie, a potem lecimy dalej. Późnym popołudniem kręcimy gofry. Gofry kręcimy, więc jak dzisiaj uda nam się zmontować wszystko dzisiaj, to przed weekendem Wam wrzucimy i będziecie mieć. Postaramy się bardzo, prawda? Tak. Dobra, to do zobaczenia, później my się zabieramy za śniadanie. I do pracy. Słuchajcie, i my już tacy głodni po tym targu, więc to jest dzisiaj nasze śniadanie, kawka, herbatka. Oczywiście twarożek, bo miałam bardzo ochotę. Różnica chyba między nami jest tylko taka, że ja jem chleb bardziej żytni albo ziarnisty, a Grzesiu bułka pszenna. Więc zabieramy się za śniadanko. Słuchajcie, my już po śniadaniu, ale byliśmy głodni tym dzisiejszym wyczynem rano zakupowym. No jeszcze po drodze trochę spraw załatwialiśmy, prawda? Tak. Więc na jedzenie jesteśmy i słuchajcie, myśmy tylko chcieli powiedzieć, bo myśmy się teraz śmiali, nie? Że słuchajcie, takie śniadania i w ogóle tak na chillaucie to nie jest tak codziennie, nie? To są tylko wybrane dni. Bo każdy ma swoje obowiązki, pracę i tak dalej. Na poprzednich vlogach widzicie, że ja na przykład robię sobie takie śniadanie, sobie siedzimy z Zosią. No to jest jak ciebie nie ma, bo chciałam jeszcze powiedzieć, że każdy tata albo każdy mąż powinien mieć swoje hobby i pasje, tak? Tak. I Grzesiek ma właśnie swoje pasje, dlatego często go nie widzicie we vlogach na przykład niedzielnych, tak? Jak już wstajemy, to Grzesiek już działa z kolegami w swoim hobby. Ale to też kiedyś pokażemy, nie? Jaka jest Twoja pasja? Pokażemy. Bardzo fajna pasja. No ale znikasz na weekendy generalnie, nie? Też dlatego często Cię na vlogach weekendowych nie ma. Więc słuchajcie, takie śniadania, no że my jesteśmy dzisiaj razem i mamy powiedzmy luźniejszy dzień, bo to tak do końca nie jest. Teraz jeszcze chwilę, były inne plany w sumie, bo przez ostatnie dwa dni była przepiękna, słoneczna pogoda i my jeszcze parę tematów musimy między sobą omówić na najbliższe dni nagrywania i różne takie rzeczy, więc mieliśmy iść na spacer, ale słońca nie ma dzisiaj w Gliwicach, zima, więc zostajemy w domu. Za chwilę jeszcze dokończymy herbatę, kawę i omawiamy nasze plany na najbliższe dni. Potem Ty się zabierasz chyba za montaże, tak? Będziesz montował dla Was, a ja słuchajcie, muszę ogarnąć, jeszcze posprzątać dom, przygotować obiad, to Wam też pokażemy jeszcze kontynuację dzisiejszego dnia, jak będziemy obiad. Jedziemy po Zosię do szkoły? Jedziemy i w ogóle jesteśmy mózgi sytuacji, bo mamy robić gofry, ja mąki nie kupiłam, więc jeszcze muszę mąkę kupić, bułkę tartą i jeszcze zapomnieliśmy kupić szampon dla psa, bo dzisiaj jest dzień kąpania psa, tak? No i właśnie. Więc słuchajcie, my się zabieramy do swoich spraw i widzimy się już chyba, mi się wydaje, w drodze po Zosie, nie? Mhm. To już do Zosia do Was dołączy. Także co? Fajnie dzisiaj, nie? Leci dzień. No tak. Takiej pogody. To się widzimy później, tak? Do zobaczenia! Do zobaczenia! Pa! 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 I co, słuchajcie, my dom ogarnięty, sprawy poogarniane. Jedziemy teraz jeszcze na chwilę do Biedronki, po mąkę, po szampon do psa i odbieramy Zosię ze szkoły. My co, chwilowo czekamy na Zosię pod szkołą, bo wyjechaliśmy trochę wcześniej, ale szybko nam się uwinęło, nie? Dzisiaj chcieliśmy powiedzieć, że dzisiaj będziemy kąpać naszego psa i będzie piękny. Mamy szampon. Ja nie wiem, jak my to robimy, ale zawsze zapominamy o tym szamponie, nie? Jest, a potem nagle nie ma i jest awaria. Więc dzisiaj jeszcze trochę przed nami, nie? Ale mamy piątek zwariowany, co?
Damy radę. Damy radę. Dobrze, że wszystkie piątki takie nie są. No, przepraszam. Także, no, dzisiaj jeszcze troszkę przed nami. Zosia za chwilkę kończy. Ja zawsze od czasu do czasu lubię Zosi robić niespodzianki, więc dzisiaj będzie miała po obiedzie Kinder czekoladki dostanie. Na coś o słodę. Potem, słuchajcie, mamy trochę rozstawiania, bo będziemy nagrywać super nasz przepis na gofry, więc będziemy mieli dzisiaj na podwieczorek gofry. Także, no, dzień jak co dzień. Ciekawe, czy to wyjdzie ciekawie, co? My się cieszymy takimi rzeczami, co pewnie dla większości ludzi to nie jest powód do radości, czyli targ, śmietana w butelce. Jak kupimy sobie dobrą kiełbasę swojską, to się cieszymy, nie? No, tylko dzisiaj jeden ten, że faktycznie się pogoda zepsuła. Weekend przed nami i tak... Wczoraj było bardzo ładnie. I przedwczoraj było bardzo ładnie, bo ja zaliczyłam spacery, w sumie nic nie nagrywałam, więc wam nie pokażę. A dzisiaj też miałam wielkie plany z tym spacerem, no i kurczę, nie wyszło, bo ta pogoda taka... W ogóle jest taki przeszywa. Pachnie szampon do psa? Jajkiem. O matko! Uuu, bo tu pisze, że to jest z olejkiem norkowym. Ej, serio tak będzie pies pachniał? Pachnie, on będzie śmierdzieć. Jezu, jak to wali. Matko, co to ma być? Że niby będzie ta sierść od naszego psa taka ładna. Je, co myśmy kupili? Słuchaj tego. Szampon z olejkiem norkowym jajeczny. O matko, że to będzie śmierdzieć chyba. O nie, co myśmy to teraz zrobili? Nie wiem. Albo to się tak zneutralizuje podczas mycia. Ale nie, a tu jeszcze nie w ogóle. My jesteśmy. Tu jeszcze pisze Ek, że jajka, ale myśmy to kupili. Nigdy nie mieliśmy takiego. Zobaczymy, może będzie taki miał super ten włos, nie? Także zobaczymy, do jakiego momentu dzisiaj dotrzemy z vlogiem. Dobra, my uciekamy. My uciekamy, idziemy po Zosię i już się widzimy z Zosią. I kto jest z nami? Cześć. Cześć, Zosiu, jak tam dzisiaj? Piątek, piątunia? No fajnie, tylko... A Zosia mi mówi teraz po drodze, szkoda, że jest piątek, bo bym jeszcze chciała w szkole zostać, tak? No bo ja lubię chodzić do szkoły. Zosia bardzo lubi chodzić do szkoły. I słuchajcie, my już uciekamy do domu robić obiad, tak? I już do zobaczenia z domku. I my już zasiadamy do obiadu. Dzisiaj mamy suróweczkę, spory i ogórków kiszonych. Kiedyś wam pokażę na kanale, jak taką szybką surówkę zrobić. Rybka. Pire ziemniaczane zrobiłam. I Zosia tutaj już sobie zasiada. Zosia dla odmiany. Mizeria, tak? Ukochana, ulubiona Zosiu. Jajeczko sadzone, pieczone ziemniaczki. Tutaj gwiazda dzisiejszego vlogu. Hello. Tak. Słuchajcie, i co? My się już będziemy chyba żegnać z wami dzisiaj, tak? I my już, słuchajcie, zajadamy obiad i się żegnamy dzisiaj z naszymi widzami. Pozdrawiamy was cieplutko. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, jak wam się podobała odcinek z gościem specjalnym. Tu będziemy więcej razem vlogować. No. Super. Postaramy się. Postaramy się. To my wam życzymy miłego weekendu i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Pa.